Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Tomasz Adamek od dłuższego czasu zapowiadał, że chce przed zakończeniem kariery stoczyć jeszcze jedną dużą walkę. Teraz taki pojedynek stanie się faktem. Góral zmierzy się z jednym z czołowych zawodników wagi ciężkiej, Jarellem Millerem. Starcie odbędzie się 6 października w Chicago. Eddie Hearn, promotor m.in. Antonego Joshuły, podpisał niedawno kontrakt z platformą DAZN, czyli sportowym odpowiednikiem Netflixa. W ramach tej umowy ma organizować gale boksu na terenie USA i Wielkiej Brytanii, które będą transmitowane właśnie przez DAZN. Już jakiś czas temu ogłoszono, że jednym z bohaterów gali 6 października w Chicago będzie Jarell Miller. Początkowo propozycję walki z Amerykaninem otrzymał Artur Szpilka, ale ofertę odrzucił. Znając jednak liczebność i potencjał chicagowskiej Polonii, Hearn zwrócił się do innego naszego pięściarza, Tomasza Adamka, a ten zaakceptował przedstawione warunki. Bez wątpienia faworytem pojedynku, i to faworytem wyraźnym, będzie Jarell Miller. Niepokonany 30-latek pnie się ostatnio w górę hierarchii amerykańskiej i światowej wagi ciężkiej i jest bardzo prawdopodobne, że już w przyszłym roku stanie do walki o Mistrzostwo Świata. W ostatnich 3 walkach popularny Big Baby odniósł 3 wartościowe zwycięstwa, kolejno nad Geraldem Washingtonem, Mariuszem Wachem i Joannem Diopa. Wybór Adamka na kolejnego rywala dla niego wzbudził sporo kontrowersji. Dan Rafael, jeden z najbardziej znanych bokserskich dziennikarzy, pojedynek określił mianem haniebnego mismatchu, dodając, że Polak jest już w boksie skończony. Nieco bardziej wyważonych słów używa Michael Woods z magazynu The Ring, który choć zdecydowanie stawia na Millera, to jednak uważa Adamka za twardego zawodnika. W ringu bez wątpienia będzie widać różnicę warunków fizycznych. Jarell Miller jest prawdziwym ewenementem, jeśli chodzi o czołówkę wagi ciężkiej. Podczas ostatniej walki z Diopa ważył aż 138 kg. Tak ogromna waga nie odbija się jednak na jego aktywności. Big Baby od początku swoich walk stara się narzucać ofensywny styl, zadaje bardzo dużo ciosów i dąży do przełamania rywala w półdystansie. Adamek zapewne będzie od Amerykanina około 30 kg lżejszy, do tego po stronie Millera będzie przewaga wzrostu i zasięgu ramion. Można znaleźć też jednak czynniki, które pozwalają wierzyć w sprawienie przez Polaka sensacji. Przede wszystkim atutem Adamka powinna być jego legendarna już szybkość. Góral w ostatnich walkach wygląda naprawdę nieźle pod względem kondycyjnym. Ewidentnie bardzo dobrze zrobiły mu zmiany w systemie przygotowań i treningi pod okiem młodego, energicznego Gasa Karena. Przed ostatnim pojedynkiem z potężnym Joeem Abelem sporo było obaw. Tymczasem Adamek doskonale rozpracował rywala i przy okazji pokazał, że nadal jest w stanie nokautować. Góral sam często podkreśla, że bardzo lubi walczyć z przeciwnikami większymi od siebie, bo może dominować nad nimi swoją ruchliwością. Tak mobilny rywal jak Polak rzeczywiście może być problemem dla Millera, który uwielbia półdystans, a do tego jest w swoich atakach dość schematyczny. Często zapomina o defensywie i dlatego ostatnio Joan Diopa kilka razy trafił go podczas wymian. Big Baby wyprowadza bardzo dużo ciosów i bez wątpienia są to ciosy mocne, ale ta moc często wynika bardziej z kumulacji i z przepychania niż z jakiejś piekielnej siły pojedynczego uderzenia. W listopadzie 2017 roku do momentu kontuzji ręki na tle Millera dobrze wyglądał Mariusz Wach i kto wie, jak zakończyłby się pojedynek, gdyby właśnie nie pechowy uraz. Tomasz Adamek ma inne atuty niż Wach i powinien na nich bazować. Wydaje mi się, że w początkowych rundach Góral będzie sprawiał Millerowi sporo problemów. Dzięki przewadze szybkości powinien unikać półdystansu, nie dawać się wciągać w wymiany i możliwie często wyprowadzać też ciosy na korpus. Kluczem dla losu w pojedynku będzie to, jak Adamek wytrzyma go kondycyjnie. Miller mimo swojej wagi potrafi przeboksować całą walkę na jednym tempie. Polak, choć przeżywa, jak sam twierdzi, drugą młodość, ma już 41 lat i w którymś momencie tej pary może mu po prostu zabraknąć. Tym bardziej w starciu z rywalem, który cały czas idzie do przodu jak tur. W którejś z końcowych rund Miller może dopaść Adamka, a kumulacją wyprowadzonych ciosów jest w stanie go znokautować. Pamiętajmy też, że Miller jest uznawany za przyszłość wagi ciężkiej, a walka będzie toczyć się w USA. Przy wyrównanym pojedynku to Amerykanin prawdopodobnie wygra więc na punkty. Na ten moment szanse Tomasza Adamka oceniam na około 20-25%. Kluczowa będzie praca wykonana podczas obozu przygotowawczego na Florydzie, który rozpocznie się już za kilka dni. Perfekcyjna forma fizyczna byłaby największym atutem Polaka. Bez wątpienia na koniec kariery Góral zarobi bardzo dobre pieniądze, no by tylko nie stracił w tej walce za dużo zdrowia. A gdy po kilku latach przerwy 6 października znów będziemy czekać do późnych godzin nocnych na walkę Adamka, na pewno obudzą się w nas nadzieje. Taka już natura kibica, że gdy pojedynek coraz bardziej się zbliża, to my coraz bardziej wierzymy. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat walki Adamek-Miller, jak oceniacie szanse Polaka na sukces, w czym upatrujecie największych słabości Millera. Korzystając z okazji, zapraszam Was jeszcze do odwiedzania strony 13 Runda na Facebooku, a na dziś mówię Wam już do usłyszenia.